Witajcie serdecznie. Minął mniej więcej miesiąc od publikacji filmu, w którym poruszyłem temat usterkowości samochodów niemieckich i francuskich. Nagrywając go, poprosiłem, abyście w komentarzach podali jak najwięcej typowych usterek samochodów z obu krajów i zapowiedziałem, że posłuży mi to do nakręcenia kolejnego odcinka z usterkami. Bardzo dziękuję za odzew. Zgodnie z obietnicą przeczytałem wszystkie wpisy i dzięki Wam prezentuję teraz drugie obszerne nagranie. W kwestii podsumowania wyręczył mnie jeden z widzów. Jego komentarz przeczytam na końcu, bo sam nie ująłbym tego lepiej. I od razu uprzedzam, dzisiaj będzie trochę gadania, więc w opisie podaję sygnatury czasowe. Jeden z widzów, PZG TSG, wrzucił bardzo fajny wpis. Otóż miał on równolegle Octavię 1 z pancernym silnikiem benzynowym 1.6 i jednocześnie Peugeota 208 1.2 PureTech. I pisze tak. Skoda psuła się dość często po francusku. Problemy z elektryką, komputer sypał błędami, tydzień bez czeka na desce to tydzień stracony. Ukoronowaniem wszystkiego była konieczność naprawy całej wiązki przewodów wchodzących do drzwi kierowcy, gdzie zmyślni konstruktorzy umieścili tak zwany moduł komfortu. Na przewodach sparciała i pokruszyła się izolacja, a miedź skorodowała od wilgoci. W efekcie samochód potrafił sobie na przykład otworzyć z nienacka wszystkie okna w czasie ulewnego deszczu. Myślę, że większość tych problemów miała właśnie źródło w tej kiepskiej izolacji. Dodatkowo silnik 1.6 brał olej. Niemniej był to już nastoletni samochód, więc można mu sporo wybaczyć. A Peugeot 208? Przez 5 lat eksploatacji nie zawiódł ani razu, ale za to kiedy już się w końcu zepsuł, no to na grubo. Chodzi oczywiście o mokry pasek w silniku 1.2 PureTech. Jeszcze jeden bardzo ciekawy wpis, którego nie mogę pominąć. Zenon Czerwik 984 pisze tak. Jeździłem Citroenem BX16S. Miał ponad 300 tysięcy jak kupowałem, a drugie tyle ja zrobiłem z gazem i hakiem. Kolejny Citroen to od 20 lat XMV6 MK2 bez rdzy, luzów i wycieków. W mieście pali 10-11 litrów benzyny, a w trasie 6,5 do 7,7 litra przy 90 km na godzinę. Widzicie, gość jeździ tyle lat Citroenem i nie narzeka. I tutaj pozwolę sobie na małą dygresję. Po prostu szlak mnie trafia, jeżeli słyszę, że takim ludziom, tak przywiązanym do swoich samochodów, tak zadowolonym z tych samochodów, ktoś będzie zakazywał jazdy tymi samochodami w strefach i nakładał jakieś opłaty, żeby ich zmusić do wymiany samochodu. Ja wiem, że takich ludzi jak ten właściciel, ten szczęśliwy właściciel Citroenów nie ma może zbyt dużo, ale zżyli się z marką czy z modelem, mają z takimi samochodami jakieś wspomnienia i skoro te samochody są całkiem w dobrym stanie, to dlaczego nie będą mogli sobie nimi jeździć legalnie aż do końca? Taka przyszłość to nie jest, moi drodzy, przyszłość. Kolejny ciekawy wpis od widza. Waro pisze tak. Jeżdżę różnymi niemieckimi samochodami, głównie Volkswagenem i Mercedesem, już 42 lata. Kupiłem tych aut w sumie 21. Były równolegle 3 auta w domu. Dorosłego dziecka, żony i moje. Całym tym parkiem zajmowałem się ja. Te starsze, okej, im nowsze, tym gorsze. Jeździliśmy do 200 tysięcy kilometrów, a potem wymienialiśmy na nowe. Cała nasza rodzina przechodzi obecnie na samochody koreańskie. Daje do myślenia, co? No a teraz przechodzę już konkretnie do listy usterek. I specjalne podziękowania dla widza AntiHype8833. Ma praktykę warsztatową i wrzucił tutaj naprawdę sporo od siebie. Zaczynamy od samochodów francuskich. Punkt pierwszy. Irytujące problemy z elektroniką. Punkt drugi. Awaryjne skrzynie EDC, a szczególnie skrzynia DW5. I co ciekawe, ta konstrukcja podobno, ta skrzynia DW5 jest podobno niemiecka. Punkt trzeci, panewki w dieslach. 1.5 DCI, 1.9 DCI i 2.2 DCI. Z tym, że tutaj jedno zastrzeżenie. Chodzi o starsze jednostki. Renault systematycznie rozwiązywało te problemy, eliminowało usterki. I teraz tak, w 1.5 DCI problemy z panewkami czy układem wtryskowym to już historia. To już raczej nie występuje. W 1.9 DCI już na etapie modernizacji silnika w wersji 130-konnej problemy z panewkami praktycznie się przestały wydarzać. A silnik 2.2 DCI to już jest naprawdę stary, stary zabytek, który praktycznie znika z rynku, więc tego problemu już jakby nie ma. Punkt czwarty, 1.2 TCE. Problemy z łańcuchem rozrządu. Tutaj chodziło o naciąganie się łańcucha rozrządu i ciekawy jestem, czy ten problem występuje nadal, czy występował tylko w silnikach z początkowych serii produkcji. Punkt piąty, jak najbardziej aktualny, czyli silnik 1.2 PureTech i jego pasek pracujący w oleju. W zasadzie wszyscy wiedzą o tym problemie. Ja tylko przypomnę, że producent zdecydował się na wymianę tego paska na inny o lepszej jakości, natomiast w wersjach hybrydowych silnik ten otrzymał łańcuch rozrządu. Nie rozumiem, dlaczego wszystkie silniki nie dostały łańcucha rozrządu, bo przecież wtedy problem by się rozwiązał definitywnie i mi się wydaje, że liczba osób, które z chęcią kupowałyby ten samochody z tym silnikiem, byłaby znacznie większa.
Piotra. Punkt szósty. Sygnalizujecie w komentarzach problemy z silnikami 2.7 HDI. Owszem, te silniki miały problemy z zacieraniem się panewek, nawet czasami korby wychodziły bokiem. Natomiast silniki, które je zastępowały, czyli 3.0 HDI były, uważam, znacznie jakościowo lepsze. 7. Cały czas problemem pozostaje silnik 1.6 THP, stosowany w samochodach grupy Stellantis, dawniej Peugeot i Citroën. Punkt 8. Tak sobie działają skrzynie iSyn w starszych Peugeotach i Citroenach. Jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam na YouTube, na kanał TVN Turbo. Tam jest ciekawy odcinek, w którym występuje Mister Akumulator. Bohaterem jest jego Peugeot 508 właśnie z automatem iSyna. No i on ten samochód oddaje do naprawy Adamowi Klimkowi. Zapraszam, jak coś można sobie obejrzeć. Punkt 9. Fatalna konstrukcja wycieraczek w Citroenach C5. W tych Citroenach trzeciej generacji i Peugeotach 508. Chodzi o te wycieraczki, które pracują na boki. Tam jest problem z napędem tych wycieraczek i z ich sterowaniem. Punkt 10. To już znowu wracamy do bardzo głębokiej historii. Chodzi o problemy z trwałością tylnych belek, z drążkami skrętnymi, ale to są, wiecie, to już są starsze samochody, takie jak na przykład Peugeot 206. I te samochody, no, po pierwsze znikają z rynku, a po drugie oferta regenerowanych belek jest taka duża, no, że w zasadzie to już nie jest jakimś specjalnym problemem. Myślę, że nie jest to raczej usterka, tylko raczej zużycie eksploatacyjne. Punkt 11. Wycieki oleju. Tak, rzeczywiście w wielu francuskich samochodach, szczególnie takich z przebiegiem powyżej 100 tysięcy kilometrów, wycieki oleju stają się jakimś nagminnym problemem. Szczególnie widać to na tle samochodów japońskich, które z reguły są mimo upływu lat, kilometrów suche jak pieprz. Punkt 12, to mój ulubiony, przepalanie się żarówek. To jest nagminne w większości modeli. Ja też we wszystkich modelach francuskich, którymi jeździłem, miałem problemy z przepalającymi się żarówkami. Co więcej, przepalają się także kostki, które służą do łączenia się z tymi żarówkami. 13 punkt. Problemy ze sterowaniem szybami. To wiecie, to już zależy od modelu, od wersji. Tutaj ja bym nie generalizował, tak, tego tematu. Kolejny 14 punkt, tu już zgadzam się z nim jak najbardziej, są to problemy ze śnieździejącymi połączeniami w instalacjach elektrycznych. Punkt 15, zapchane odpływy pod szybie, najczęściej na przykład w modelach Renault Scenic. Punkt 16, szybko zużywające się łożyska w kołach i łożyska górne, łożyska kolumn McPhersona. Tutaj widzowie zwracają także uwagę na to, że w niektórych modelach francuskich łożyska tylnych kół są zintegrowane z tarczami hamulcowymi, co w jakiś tam sposób podnosi koszty wymiany. Punkt 17. Nawiewy w desce rozdzielczej Peugeota 407. Żeby je naprawić, trzeba demontować całą deskę rozdzielczą. Punkt 18. Przegrzewający się moduł BSI. Dotyczy głównie modeli Peugeota i Citroena oczywiście. I tu jest taki problem, że ten problem pojawia się głównie w upalne dni, jak samochód stoi na słońcu. Wówczas dzieją się dziwne rzeczy, a najgorsza z nich to problemy z uruchomieniem samochodu. 19 punkt. Zapalające się moduły ABS w starszych modelach Peugeota i Citroena. Co ciekawe, te moduły ABS oczywiście produkowała firma Bosch, więc to nie były konstrukcje francuskie, a jednocześnie w jakiś sposób generowały samozapłon tych samochodów. A teraz płynnie przechodzimy do usterek samochodów niemieckich. Listy otwiera grupa Volkswagena i jej silnik EA111. Chodzi o silniki 1.2 TSI oraz 1.4 TSI z łańcuchem rozrządu. Tam chodzi oczywiście o usterki łańcuchów rozrządu, o usterki napinaczy, a także o fakt, że w niektórych wersjach korby potrafiły wyjść bokiem. Mam tutaj na myśli silnik 1.4 TSI wyposażony w turbosprężarkę i w kompresor. Ten silnik uważam jest chyba jednym z najgorszych, jeżeli nie najgorszym silnikiem w swojej klasie pojemności. Kolejny punkt, również silniki Volkswagena, tym razem rodzina EA888. To są silniki 1.8 TSI 2.0 TSI, generacja druga. Tutaj znany szeroko problem ponadnormatywnego zużycia oleju i potworne koszty naprawy takich silników. Trzeci punkt, jeszcze raz silniki Volkswagena, tym razem rodzina EA188, czyli słynne silniki 2.0 TDI z pompowtryskiwaczami. Tutaj problemy z pompą oleju, problemy z pękającymi głowicami, problemy z pompowtryskiwaczami. No, lista usterek tych silników jest tak duża, że można o niej nakręcić oddzielny odcinek, ale już nie trzeba, bo wszyscy te usterki doskonale znają. Czwarty punkt to silniki BMW N47, czyli dwulitrowe diesle, te słynne diesle z łańcuchem rozrządu montowanym od strony skrzyni biegów. Łańcuch rozrządu niezbyt dobrej jakości, dość szybko się naciągał. Czasem wystarczyło wymienić napinacz, czasem wystarczyło wymienić tylko górny łańcuch, ale najczęściej naprawa polega na wymianie obu łańcuchów górnego i dolnego i to się wiąże z tym, że trzeba albo wyciągać skrzyni biegów, albo wyciągać silnik, żeby się do tego łańcucha dostać. Kolejny, piąty punkt to są problemy z doładowanym silnikiem benzynowym z BMW z rodziny N20. Zużywa sporo oleju, a na dodatek
przeciąga się łańcuch rozrządu tej jednostki. Kolejny, szósty punkt, olbrzymie problemy z korozją. I tutaj problem dotyka na przykład Mercedesa klasy SW220 przed liftingiem. To jest żenujące, że samochód, który był standardowym produktem Mercedesa, rdzewiał tak szybko. I to są nie jedyne problemy tego samochodu, bo przecież on jeszcze cierpiał na przykład na problemy z pneumatyką zawieszenia, on jeszcze cierpiał na olbrzymie problemy z elektroniką, tak? Temat problemów z zegarami tego Mercedesa jest powszechnie opisywany na forach internetowych. Zresztą problemy z korozją miał przecież nie tylko ten Mercedes i starsze modele Mercedesa również dość szybko korodują, ale także na przykład niektóre modele z Volkswagena, chociażby weźmy sobie Passata B6. Passat B6 przed liftingiem również miał problemy z korozją i nawet w okresie gwarancyjnym malowali mu albo doły drzwi, albo błotniki, maski. To było na porządku dziennym. Kolejny, siódmy punkt to fatalne sterowniki w pompach wtryskowych w silnikach Opla 1.7 DTI oraz 2.0 DTI. W tych silnikach działy się takie rzeczy, że podczas jazdy mogłeś stanąć nagle na skrzyżowaniu bez możliwości kontynuowania jazdy w trybie awaryjnym, bo po prostu padł ci ten sterownik. I też naprawy nie były tanie, liczone w tysiącach złotych, więc była to zmora posiadaczy takich samochodów. Punkt ósmy. Niemieckie auta też się paliły, nie gorzej niż francuskie. Widzowie przypominają tutaj dwa przykłady. Po pierwsze, przypadki Mercedesa klasy A. Taki jeden na przykład samochód zapalił się na autostradzie i ten temat analizował Jacek Balkan na swoim kanale. A inny przykład, no to BMW z silnikami N47 i N57 i tam był problem słynnej chłodnicy EGR i trochę aut tymi chłodnicami poszło z dymem. Kolejny, dziewiąty punkt to są awarie multimediów. I tutaj sygnalizujecie dość młode modele, bo chodzi wam głównie o Skody Kamiq i Octavię czwartej generacji. Jeżeli możecie napisać coś więcej na ten temat w komentarzach, zapraszam. Dziesiąty punkt, rozwalające się zamki w drzwiach. Słuchajcie, tutaj moim zdaniem problem dotyczy naprawdę starszych egzemplarzy, bo ja jeszcze naprawiałem w serwisie takie samochody, wymieniałem w nich zapadki w zamkach, one były dostępne normalnie w ASO na półce jako artykuł pierwszej potrzeby, bo tak często te zamki się po prostu psuły. Myślę, że w tych nowszych modelach Volkswagena nie ma już takich problemów z zamkami, tym bardziej, że większość tych aut otwieramy w tej chwili już pilotem. Kolejny, jedenasty punkt to awarie tylnej wycieraczki połączonej ze spryskiwaczem. Tutaj dotyczy sprawa głównie modeli z grupy Volkswagena, są to chodzi o hatchbacki albo o modele kombi. Jeżeli widzicie, jedzie przed wami taki samochód i wycieraczka jest ustawiona w jakiejś nienaturalnej pozycji, to znaczy, że ona już tam została i tak zostanie aż chyba do końca eksploatacji tego samochodu. Kolejny, dwunasty punkt i tutaj jest jeden wielki problem, który nazywa się Volkswagen Phaeton. Chodzi głównie o elektronikę tego auta, która płata niesamowite figle, ale z drugiej strony jest grono miłośników tego samochodu, jest forum i w razie czego można się tam ratować na tym forum, ludzie sobie wzajemnie pomagają i jakoś opanowują te tematy. Kolejny, trzynasty punkt, to już jest sprawa dosyć poważna. Artur pisze tak. Denerwującą i nawet niebezpieczną przypadłością modelu Meriva 1.6 jest usterka wspomagania kierownicy. Na skręconych kołach czasami dochodzi do utraty wspomagania kierownicy. Szperałem w internecie i chodzi o jakiś moduł, którego wymiana nie jest ani łatwa, ani przyjemna, ani tania. Jeśli dobrze pamiętam, trzeba wymontować cały spód pod kierownicą, żeby naprawić tę usterkę. Punkt 14. Okazuje się, że żarówki przepalają się nie tylko w samochodach francuskich. Jeden z widzów pisze tak. Chodzi o Polo 9N z 2002 roku. Tylne światło pozycyjne w kształcie koła podzielone są na pół i mają dwie żarówki. Jedna połowa notorycznie się przepalała, niezależnie od jakości zastosowanych żarówek i ich marki. Problem był nie tylko w moim aucie, kilku znajomych miało ten sam problem. Punkt 15 to problemy z modułem komfortu w samochodach z grupy WAG. Punkt 16 to problemy z większością modułów i tutaj przykładem niech będzie Volkswagen Passat B6. Chodzi na przykład o elektryczną blokadę kierownicy, o jakieś inne elementy związane z elektroniką tego samochodu. Szwankują też w wielu modelach Volkswagena, szwankują na przykład czujniki skrętów kół. I tak oto, moi drodzy, dobrnęliśmy do podsumowania. Lista usterek samochodów francuskich obejmowała 19 punktów. W przypadku usterek samochodów niemieckich mamy tych punktów 16. Ale gdybym chciał, bez problemu zrobiłbym z tego nawet 19 punktów, a nawet jeszcze więcej, choćby 25. Wystarczyło trochę inaczej podzielić te usterki. Ale nie o to chodzi. Wniosek nasuwa się jeden, mianowicie opinia o tym, że samochody francuskie psują się bardziej niż samochody niemieckie, to po prostu mit. Mit, z którym trzeba walczyć. Doskonale podsumowuje ten materiał komentarz widza umieszczony pod poprzednim filmem o usterkach i teraz go zacytuję. Dyzio Marzyciel 7702 napisał tak. Na podstawie wszystkich komentarzy oraz mojej prywatnej wiedzy w tym temacie nasuwa się jeden podsumowujący wniosek, a mianowicie w czasach, kiedy motoryzacja miała najlepszy rozkwit i największy rozwój, to jest lata 70., 80. i może niecałe 90., niemieckie firmy wyprzedzały Francuzów w solidności produktów pod każdym względem. Ale później ta szala zaczęła się przechylać na drugą stronę i w ostatnich, powiedzmy, kilkunastu latach te różnice mocno się zatarły. Wszystko wskazuje na to, że
Współczesne samochody możemy podzielić na te udane modele i na te, które są po prostu niedopracowane albo wadliwe. I nie ma znaczenia pochodzenia auta. Zarówno w przypadku w grupie samochodów francuskich, japońskich, niemieckich, włoskich znajdziecie po prostu super samochody, którymi się jeździ genialnie i samochody, którymi się po prostu nie da jeździć, bo są tak skonstruowane. Wniosek jest, moi drodzy, jeden. Jeżeli szukasz jakiegoś bezawaryjnego samochodu, taniego w eksploatacji, to nie nastawiaj się na marki japońskie, niemieckie, francuskie, włoskie, tylko szukaj po prostu sprawdzonych modeli, które cieszą się doskonałą opinią w internecie, które są proste konstrukcyjnie, które będą także dobrze zaopatrzone w części zamienne, bo to jest klucz do niezawodnej i taniej eksploatacji. Pozdro, cześć i do następnego.